Podcast Geopolityczny. Przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. 6 kwietnia 2023 roku amerykański dziennik New York Times poinformował, że z Pentagonu wyciekły tajne dokumenty. Dokumenty wywiadowcze dotyczące m.in. wyposażenia i szkolenia Sił Zbrojnych Ukrainy. To bardzo ważna Informacja. Co więcej, mamy tutaj do czynienia z sytuacją, w której już część dokumentów datowanych nawet na 1 marca 2023 roku wyciekła do mediów społecznościowych, do takich mediów jak Telegram, Discord czy Twitter. Mówi się o zdjęciach ponad 100 ściśle tajnych. Dokumenta, dokumentów dotyczących wojny na Ukrainie, wyszkolenia, zaopatrzenia wojsk ukraińskich, strat po obu stronach ukraińskiej i rosyjskiej i tak dalej i Szanowni Państwo, mamy do czynienia też z bardzo ciekawą sytuacją, która, która w sposób niezwykle plastyczny obrazuje rolę i znaczenie walki informacyjnej na współczesnym polu walki, czy ja bym nawet powiedział we współczesnej przestrzeni walki. Ta przestrzeń informacyjna jest niezwykle istotna i zresztą. W tych dokumentach widzimy to bardzo, bardzo dokładnie. Nawet jeżeli chodzi o te dokumenty, które pojawiły się na Telegramie już z początku marca, widzimy różnicę między oficjalną narracją, tym co podają politycy, wysocy dygnitarze wojskowi, czy też generałowie, pułkownicy rezerwy, a tym, co jest rzeczywiście w raportach, raportach wywiadowczych. I tutaj myślę, że jednym z ciekawszych przykładów jest to, jak bardzo nierealistyczne są szacunki dotyczące strat wojennych Federacji Rosyjskiej i Ukrainy podawane przez polityków, przez dziennikarzy głównego nurtu. I nie mówię to oczywiście tylko i wyłącznie o dziennikarzach amerykańskich, ale także dziennikarzach w Polsce, mediach masowego przekazu, tych mediów zaliczanych do tak zwanego głównego nurtu w Polsce. No, ileż to razy słyszeliśmy o tym, że Rosja już jest na kolanach. Że Rosji skończyły się rakiety, Rosji skończyły się samoloty, Rosji skończyły się zasoby osobowe, że Rosja ma ogromne straty i właściwie koniec Rosji jest nieunikniony. Natomiast z amerykańskich dokumentów, tych, które wyciekły z Pentagonu, wynika, że straty wojenne Rosji to jest około 16 do 17 tysięcy zabitych, natomiast straty ukraińskie to około 70 tysięcy zabitych. Szanowni Państwo, no mamy tutaj do czynienia z ogromną rozbieżnością, ogromną rozbieżnością między tym, co podają, w, podają nam także w mediach głównego nurtu, a tym, co jest przekazywane w raportach, w raportach wywiadowczych. No to jest niezwykle niezwykle interesujące. Zresztą, jeśli się przyjrzymy tym... Tym, tym wyciekom, które pojawiły się prawdopodobnie po raz pierwszy na, w serwisie Discord, bardzo popularnym komunikatorze, używanym między innymi przez graczy komputerowych, chociaż, chociaż już nie tylko, także coraz więcej polityków przenosi się na Discord. Widać, że tam, tam pokazana jest ta cała dysproporcja, dysproporcja sił, mimo tego ogromnego wsparcia, które Stany Zjednoczone. Udzielają Ukrainie ta dysproporcja jest ogromna i to na niekorzyść właśnie Ukrainy. Sam Reuters ocenia ten wyciek jako najpoważniejszy od czasu Wikileaks, czyli od 2013 roku, kiedy ujawniono blisko czy około 700 tysięcy dokumentów, oficjalnych dokumentów Stanów Zjednoczonych. No i te, te informacje, które wyciekają, właśnie pokazują, jak wielkie jest zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w wojnę na Ukrainie. Wbrew temu, co mówią media w Polsce, wbrew temu, co bardzo wielu przedstawicieli polskich, na przykład rządowych ośrodków eksperckich, próbuje nam wmówić, że nie jest to żadna wojna zastępcza, że jest to wojna. Niepodległościowa Ukrainy, że jest to jakaś wojna, gdzie Ukraińcy walczą tylko i wyłącznie w imię swojej wolności, no widać, jak ogromne jest zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w tę wojnę. W mojej ocenie mówienie o tym, że jest to proxy war, czyli jest to wojna zastępcza wojna prowadzona przez Stany Zjednoczone. Z Rosją rękami ukraińskimi jest jak najbardziej zasadne. Widać, że Amerykanie dostarczają nie tylko pieniądze, nie tylko uzbrojenie, ale także szkolą ukraińskie siły zbrojne, szkolą ukraińskich żołnierzy, planują logistykę zaopatrzenia wojska. Co więcej, nawet biorą udział w bezpośrednim prowadzeniu działań wojennych przeciwko, przeciwko Rosji. Także tutaj te dokumenty naprawdę odsłaniają całkiem sporo z tego, jak naprawdę jest na Ukrainie. Co więcej, pokazują te, pokazują te dokumenty, że Bachmut, który stał się takim, można powiedzieć, bardzo ważnym orężem propagandowym, pokazującym, że Ukraina jest w stanie opierać się Rosji, te dokumenty pokazują, że Ukraina skierowała tam najbardziej elitarne rezerwy wojska, najbardziej elitarne rezerwy sił zbrojnych i tylko dlatego jest w stanie się tam bronić. Pytanie, co dalej? Co dalej, jeżeli Bachmut Artyomowsk padnie? To jest, to jest fundamentalne pytanie dzisiaj. Także widać bardzo, bardzo mocno naciski Stanów Zjednoczonych na Izrael czy na Koreę Południową, jeśli chodzi o kwestie właśnie wsparcia, wsparcia Ukrainy. No tutaj musimy sobie zdawać sprawę, że wyciek tych dokumentów ma znacznie większy gabaryt, byśmy powiedzieli, niż tylko i wyłącznie kwestia takich czy innych szacunków, pokazania takiej czy innej skali zaangażowania amerykańskiego. Te dokumenty pokazują także jak w soczewce, jak bardzo amerykański wywiad interesuje się swoimi Sojusznikami, nie tylko przeciwnikami, ale także swoimi sojusznikami. Mamy do czynienia z kolejną odsłoną takich powiedziałbym przecieków dotyczących inwigilacji swoich sojuszników przez Stany Zjednoczone. Doskonale pamiętamy zresztą te wycieki dotyczące inwigilacji, chociażby Republiki Federalnej Niemiec. I jeżeli Dzisiaj Emmanuel Macron mówi o autonomii strategicznej Europy. Jeżeli po, podczas niedawnej wizyty w Chińskiej Republice Ludowej mówi o tej, podkreśla zresztą to dążenie do autonomii strategicznej Europy, co świetnie współgra z tym, co zresztą mówi Xi Jinping, to musimy sobie zdawać sprawę, że mówi to w znacznie szerszym strategicznym kontekście, chociażby właśnie inwigilacji. Swoich natowskich sojuszników przez Stany Zjednoczone. I oczywiście my nie możemy absolutnie, jako Polacy, uciekać przed tymi problemami, przed tymi pytaniami o skalę inwigilacji przez amerykański wywiad swoich sojuszników, także. Także w Polsce nie możemy absolutnie uciekać od tego, od tych wszystkich kłamstw propagandowych, próbujących zniekształcać rzeczywistość, jeśli chodzi o kwestie strat po obu stronach, ponieważ dotyczy to po prostu naszego, naszego bezpieczeństwa. Ja myślę, że ta sprawa absolutnie nie zakończy się na tych ostatnich doniesieniach New York Timesa i kolejnych. Ważnych tytułów, ważnych wydawnictw amerykańskich, ale także będzie to miało swój ciąg dalszy i warto w Polsce cały czas stawiać to pytanie o prawdę. Po prostu, jak wygląda kwestia realna? Wsparcia dla Ukrainy także ze strony Polski. Jak wygląda kwestia rozbrajania naszego kraju, bo już, że tak powiem, docierają do nas głosy mówiące o tym, że Polska ma przekazać kolejną partię uzbrojenia dla Ukrainy. No i jest oczywiście pytanie, na jakich warunkach i jak będzie to rzutowało na system obronny Rzeczypospolitej Polskiej. Dziękuję Państwu za uwagę.